Komuś miałem szukać dwulitrówki, ale za kasa, który widzów wspomina, to dwulitrówkę ciężko wyhaczyć tanio. Silniki mniejsze, owszem, a jeszcze po 20 roku widzu sobie zamarzył w GT Line. Także są sytuacje takie, kiedy Państwo zobaczą nowe dostawy. Wszystko już tam na pace zaraz zjedzie. Codziennie przyjeżdża tych samochodów nowych 50, może 100. Na taką ilość placy, o jakiej tutaj dyskutujemy, czy jak ja tam sam do siebie, jak zwykle, na taką ilość placy to się po kilka aut zaledwie na plac, kilkanaście na plac zrzuca i pocisk dalej. Golfik, no zadychę, widzę, nie kupi Golfa 7 w tym roczniku. Z radarem, z wirtualem, z masażami, z prądem w fotelu. Na tyle widzę, chcę kupić, wydać na benzynę, no. Niestety to się nie uda, ale próbujemy. Jest tyle placy jeszcze, że... I oto wszystko... Alte! Blaue szynę, ja! To Audi. Audi Q błękitne. Zachęcę, żebym wziął za 29 euro, ale dzisiaj szukamy zupełnie innych tematów. Cholera jasna, co to jest za fantazja czasami taka, że niby fajnie, niby nic, ale kurwa. Najmocniej Państwa przepraszam, kurwa. Nic się nie dzieje wtedy w moim życiu. To szło na bok. A to czarko, dzyndzla w środku. Odzyndzolić. Ktoś pytał, czy bywają. No pewnie, że bywają. Ale w panoramie to się nie spodziewałem dzisiaj. I w takim wypasieniu wnętrza. Bardzo przyjemne. No tak, ten z maski Wilcu to teraz wiadomo, że nie od bóle frajera. 1.4 w klasycznym, około 100 koni, jak pamiętam. Mając ten wiek, nie zawsze pamiętam to, co się działo wczoraj, a tydzień temu mój słodki Karolus z Ciechocinka. To jest wszystko do umycia. Kwestia ceny. Kwestia ceny. Jak coś stało pod czereśnią długo, to mój Boże, klasyczna. Biedna benzynka. Tyle lat razem. Można powiedzieć w myśl utworu Together Forever. Tu coś się jarało, widzę. Stało blisko płomieni. Wszystkie plastiki podpłomieniowane. Jedziemy dalej? Zenuś, chodź! Pierdziel to! Zobaczmy, czy benzynka. A może, tylko znowu w budce nikogo. Dieselek! Niestety dieselek. Niestety dieselek. Passacik. Passacik. Wirtualny zegar, to nie zobaczymy. BMW-czkę to może. Tiguan w benzynie 4Motion to za drogie będzie. Bo litrówka rzadkość, żeby w Tiguanie się polewie jeszcze w chyba Allspace. Wygląda na długiego. Piękny. A taki 308 na ładnym wypasie. Z panoramką, piękny w automacie. Lampkę ma jakąś. No nie ma. Te porzuciki fajne. Tu jest GT Line 5008, trochę dłuższy. Jego ostatnio kupiliśmy za 18500 chyba w GT Line. To szary był. 8, o tu ładnie.
brązowa skórka, przyjemnie. Ładne kółko. Automacik. Maździora. Sceniczek Turbo Diesel Grandland. X, czyli co? X monopędy. Kijanka fajna, nie? Taka dmuchana, aż zerknę. No fajne są, kurde, w automacie. 5-6 obrotów dieselek. Pytamy z ciekawości? Gdybym coś zapytał, bo ta się sprawuje. Te są znane i lubiane. Kijanka nie jedna się tu już sprzedała. Kijanka nie jedno ma imię. Który? Roczek? 19. 19. Zapytam, że jestem zainteresowany, co to kosztuje. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla Was wszystkich. Zdrowia.